Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest środa, 14 czerwca. Wspomnienie świętego Bazylego Wielkiego, wyznawcy i doktora Kościoła. Święto trzeciej klasy. Siódmy dzień tradycyjnej oktawy Bożego Ciała. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wielka Brytania. Narodowa Służba Zdrowia Wielkiej Brytanii, w skrócie NHS, ogłosiła, że terapia hamująca dojrzewanie płciowe będzie finansowana tylko w ramach badań klinicznych. NHS odstępuje tym samym od finansowania terapii hormonalnych dla dzieci chcących dokonać tzw. zmiany płci. Brytyjskie Ministerstwo Zdrowia powołuje się tym samym na raport dr Hilary Cass, zgodnie z którym nie ma wystarczających dowodów na to, że blokowanie dojrzewania płciowego jest bezpieczne i skuteczne. W raporcie podkreśla się, że u 1/3 pacjentów przyjmujących tzw. blokery dojrzewania obserwowano zaburzenia psychiczne, autyzm lub inne rodzaje dysfunkcji mózgu. Szarlataneria, bo trudno nazwać to inaczej, związana z tzw. zmianą płci, bije obecnie w Wielkiej Brytanii szczyty popularności. The New York Times podaje, że do najbardziej znanej kliniki genderowej w Tavistock w roku 2011 zgłosiło się 250 pacjentów. 10 lat później, w roku 2021, było to 5000, najczęściej bardzo młodych, pacjentów. Watykan. W trakcie prezentacji swojej książki pod tytułem In Buona Fede, kardynał Gerhard Ludwig Müller skrytykował bierność Watykanu wobec ideologii gender i drogi synodalnej w Niemczech. Kardynał wezwał Watykan do podjęcia zdecydowanych działań przeciwko genderyzmowi i wyraził niezrozumienie dla braku reakcji Stolicy Piotrowej wobec oczywistych herezji. Kardynał Müller podkreślił, że ludzie zostali stworzeni jako mężczyźni i kobiety, a rodzina jest oparta na fundamentalnej prawdzie wiary. Ostro skrytykował również rządy papieża Franciszka, zarzucając nadmierną centralizację i nieregulowane prowadzenie procesów cywilnych w Watykanie. Krytyczne słowa padły również pod adresem niemieckich hierarchów, których kardynał porównał do kaznodziejów religii zastępczej. Jego ekscelencja zaznaczył, że nie jest wrogiem papieża Franciszka, ale jednocześnie podkreśla, iż jeśli są rzeczy, które należy wskazać, aby poprawić ogólną sytuację, to jedynym sposobem na to jest mówienie jasno. Kardynał przytacza postać świętej Katarzyny ze Sieny, która według niego mówiła bardzo ostre słowa przeciwko papieżom, ale nigdy przeciwko papiestwu. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Bazylego Wielkiego, wyznawcy i doktora Kościoła. Bazylii urodził się w roku 329 w Cezarei Kapadockiej, w dzisiejszej Turcji. Dorastał w zamożnej i pobożnej rodzinie, na co wskazuje fakt, że aż 7 członków rodziny zostało świętymi. Na ołtarze wyniesieni zostali babka Bazylego, święta Makryna Starsza, rodzice święta Emilia i święty Bazylii, jego bracia święty Grzegorz z Nysy i święty Piotr z Sebasty oraz jego siostra święta Makryna. Po śmierci brata święty Bazylii Wielki postanowił nawiedzić najważniejsze centra życia pustelniczego w Syrii, Palestynie, Egipcie i Mezopotamii. Pomogło mu to podjąć decyzję o wyzbyciu się majątku, poświęceniu życiu zakonnemu i założeniu pustelni w Neocezarei. Tam przyłączył się do niego m.in. święty Grzegorz z Nazjanu, z którym wspólnie opracowali Filokalia, czyli antologię najważniejszych pism Orygenesa. Jego dzieło Ascetition stało się podstawą reguły bazyliańskiej i całego monastycyzmu wschodniego. Święty Bazylii jest również jednym z twórców wschodniej boskiej liturgii, czyli tzw. liturgii bizantyjskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał w wieku 31 lat w roku 360. 10 lat później Bazylii został arcybiskupem Cezarei Kapadockiej, gdzie wprowadził reformy w życiu kościelnym, wraz z innymi ojcami kapadockimi zwalczał herezję arianizmu, a szczególną uwagę przykładał do pomocy biednym i podróżującym. Zmarł w opinii świętości 1 stycznia 379 roku. Niemal natychmiast został otoczony powszechnym kultem. Święty Bazylii Wielki jest patronem bazylianów i sióstr Świętego Krzyża. Hiszpania. Pan Ricardo Roman wraz ze swoją chorą na Parkinsona siostrą odziedziczyli po swoim zmarłym ojcu mieszkanie w Sewilli. Pewnego dnia pana Ricardo zaskoczyło, że nie może odkluczyć zamka do drzwi frontowych.
Jak się okazało, zamek został wymieniony przez tak zwanego okupasa, czyli dzikiego lokatora. Kolejnego dnia pan Roman zdołał pod nieobecność dzikiego lokatora wejść do mieszkania, wyrzucić jego rzeczy i wymienić zamki. Pan okupant był jednak nieustępliwy i wezwał po pomoc gangsterów z zaprzyjaźnionej mafii. A nie, przepraszam, źle przeczytałem. Wezwał po pomoc policjantów, którzy skuli pana Romana, odebrali mu klucze i przekazali je dzikiemu lokatorowi. Natomiast pana Ricardo Romana umieścili na noc w areszcie. Pan Roman został zwolniony przez sąd, który potwierdził, że jest on prawowitym właścicielem mieszkania. Nie pomogło to jednak w eksmisji dzikiego lokatora, który okazał się przedsiębiorczy i zaczął wynajmować mieszkanie turystom na doby. Okupados to nieformalny ruch, który polega na zajmowaniu cudzych budynków i mieszkań w celu walki z nierównością społeczną. Przez lewicowe zmiany w prawie eksmisyjnym stał się on w praktyce całkowicie legalny i bezkarny. Nigeria. W Nigerii wciąż trwają przemilczane przez świat ataki na chrześcijan. Organizacja Release International podaje, że od 16 maja w najnowszej fali ataków na chrześcijańskie wioski zginęło 168 osób, w tym wiele dzieci. Ataki przeprowadzili muzułmańscy pasterze Fulani w regionie Mangu w środkowej Nigerii. Lekarz z miejscowego szpitala tak opisał pracę w trakcie tych wydarzeń. Proste rzeczy, takie jak rękawiczki, szwy, antybiotyki, opatrunki dla osób z ranami od maczet. Wszystkie wykorzystaliśmy. Pan doktor podaje, że w ciągu ostatnich 14 lat w Nigerii islamiści brutalnie zamordowali ponad 52 tysiące chrześcijan. W tym czasie podpalono też 18 tysięcy kościołów i 2200 chrześcijańskich szkół. Stany Zjednoczone. Pan George Soros, znany spekulant żydowskiego pochodzenia, ogłosił, że przekazuje zarządzanie swoim 25-miliardowym majątkiem swojemu synowi, Aleksowi Sorosowi. W wywiadzie udzielonym dla The Wall Street Journal pan dziedzic powiedział, że jest jeszcze bardziej upolityczniony od ojca i że tak jak on będzie wspierał partię demokratyczną tak, aby nie dopuścić Donalda Trumpa do ponownego objęcia prezydentury. Oznajmił też, że będzie mocniej niż ojciec wspierać demokrację i walczyć o prawo do aborcji na całym świecie. Przypomnijmy, że założona przez pana George'a Sorosa Fundacja Otwartego Społeczeństwa jest obok rządów Stanów Zjednoczonych głównym sponsorem liberalizmu na świecie. W Polsce Fundacja Sorosów zasłynęła z finansowania Gazety Wyborczej, sponsorowania edukacji wielu polskich polityków i aktywistów na zachodnich uniwersytetach, finansowania uczelni wykładających tzw. gender studies, a także z materialnego wspierania pro-dzieciobójczych czarnych marszy. Polska. Portal Trójmiasto.pl donosi, że sieć taksówek FreeNow w ramach współpracy ze stowarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza oklei kilkadziesiąt swoich taksówek w kolorach LGBTQ i innych literek. W akcji mają wziąć udział kierowcy z Gdańska, Warszawy, Białegostoku, Zielonej Góry czy Kielc. Przed ogłoszeniem decyzji sieć przeprowadziła ankietę, zgodnie z którą 42% kierowców nie okleiłoby swojej taksówki barwami LGBTQ i innych literek. 25% odpowiedziało, że nie wie, czy byliby skłonni to zrobić. 33% kierowców zgodziłoby się na taką inicjatywę. Jednocześnie sieć FreeNow nie informuje, czy za oklejenie taksówek przewiduje się gratyfikację finansową. Warte odnotowania jest, że w momencie przygotowywania tej sprawki 61% użytkowników portalu Trójmiasto.pl oznajmiło w ankiecie na portalu, że nie wsiadłoby do tak oklejonej taksówki. Bogu niech będą dzięki, że w Polsce wciąż jest całkiem sporo ludzi rozumnych. Ponownie Polska. McDonald's rozpoczął dodawanie książeczek pod tytułem Mogę zostać zdolnym muzykiem do dziecięcych zestawów Happy Meal. Książeczka opisuje życie brytyjskiego piosenkarza pana Eltona Johna, który słynie z obscenicznego epatowania swoim homoseksualizmem. Jeżeli zamówisz swojemu dziecku zestaw Happy Meal, będzie mogło przeczytać o piosenkarzu następujące słowa. Wziął także ślub. Wraz ze swym mężem Davidem i dwoma synami stworzył rodzinę, o jakiej zawsze marzył. Propagandzie LGBTQ i innych literek w książeczce sprzeciwia się organizacja Citizen Go i apeluje o zaprzestanie jej dystrybucji. W swojej petycji prosi sieć McDonald's, aby dostosowała treści promowane w restauracjach do wartości większości Polaków. Mój drogi słuchaczu, jeżeli lubisz jeść w Maku lub masz zwyczaj kupowania tam kawy, może chociaż do czasu wycofania tej książeczki
pojedź gdzie indziej. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Jednym z pojęć bardzo cynicznie zafałszowanych przez modernistów jest miłosierdzie. Mieliśmy więc w roku 2016 rok miłosierdzia. Mieliśmy Światowe Dni Młodzieży w Krakowie z pięknym śpiewem Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Czy tej promocji miłosierdzia towarzyszyła katechizacja wiernych celem nauczenia ich, na czym w ujęciu katolickim bycie miłosiernym polega? Czy może jednak chodziło o podmianę tego słowa? I to tak okrutnie, by w nowym ujęciu miłosierdzie oznaczało tak naprawdę jego brak. Jaki był cel tego posunięcia? Głównie taki, żeby katolik stracił jakiekolwiek rozeznanie na temat szatańskiego narzędzia ideologii gender. Ktoś żyje w grzechu, ktoś czyni rzeczy w oczach Boga obrzydliwe, bądź miłosierny. To oczywiście jest rada dobra, lecz co według modernistów to bycie miłosiernym oznacza? Nigdy nie upominaj czynnego homoseksualisty, towarzysz mu. Tyle, że postawa taka jest zaprzeczeniem miłosierdzia, a w praktyce oznacza pozostawienie osoby w pozycji ogromnego zagrożenia dla jej nieśmiertelnej duszy. My, katolicy, pomni na obietnicę błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Musimy okazać zarówno czynnemu homoseksualiście, jak i innym grzeszącym miłosierdzie prawdziwe. I tu dochodzimy do pierwszego, zgodnie z katechizmem Kościoła katolickiego, uczynku miłosierdzia, czyli grzeszących napominać. Jak to czynić i o których grzeszących chodzi? Czy nie wszyscy grzeszymy? Wszyscy. Lecz nie wszyscy tracimy łaskę uświęcającą. Miłosierdziem jest zatem napominać tych, którzy ją tracą przez grzech ciężki, a przez to ryzykują wieczne potępienie, gdyby w tym stanie umarli. Zatem, mój drogi słuchaczu, do dzieła. Zacznijmy teraz zwracać uwagę wszystkim grzeszącym ciężko. Nie tak szybko. Uczynek miłosierdzia nie polega na samym wypowiedzeniu słów grzeszysz ciężko i możesz pójść do piekła, ale wypowiedzeniu ich w sposób możliwie najbardziej skuteczny. Chodzi przecież o efekt, żeby grzeszący się opamiętał. Jak zatem upominać? Najpierw trzeba upominanego obdarzyć miłością. I to nie w tym podmienionym, nowoczesnym wydaniu, czyli dać mu się poczuć miło, ciepło i bezpiecznie. Zrobić mu kawę i podać ciasto. Czemu nie, ale czy to jest rzeczywiste otoczenie miłością? Upominanego trzeba objąć miłością prawdziwą, czyli taką, w której wartością nadrzędną staje się dla nas jego dobro. Uwaga! Nasza racja, czy nie daj Boże, nasz triumf nad upominanym, upokorzenie go, to są motywacje diabelskie. Katolickie jest rozpoczęcie starań o duszę upominanego, od modlitwy, o jego nawrócenie, o łaskę opamiętania, o łaskę wiary. Nic nie uczynimy dla czyjegoś zbawienia bez modlitwy. Musimy, czy też może warto, zwrócić się do Najświętszej Marii Panny, patrona upominanego oraz jego anioła stróża. Gdy już powierzymy im naszą sprawę, wtedy przychodzi czas na upomnienie. Jak to zrobić? Może mamy usiłować, żeby upominany poczuł się po upomnieniu dobrze? Przecież wziąwszy sprawę na rozum, to jest zupełnie niemożliwe. Wskazanie grzechu zaboli. Zdanie sobie sprawy z konieczności zmiany życia, porzucenia utartych ścieżek też zaboli. Jak więc zabrać się do takiej rozmowy? Najpierw musimy mieć pewność, że my naprawdę mamy w sercu dobre intencje. Potem, jak już powiedzieliśmy, się pomodlić. Następnie upomnieć tak, żeby upominany chociaż dopuścił, choćby w stopniu najmniejszym, taką myśl, że kieruje nami prawdziwa troska o niego. On to wyczuje nie wtedy, kiedy będziemy go o tym zapewniać, ale wtedy, gdy naprawdę tę troskę mieć będziemy. Wtedy jest szansa na cud opamiętania. Jednak przede wszystkim modlitwa. Bez Bożej łaski żadne nawrócenie możliwe nie jest. I zabierając się za upominanie czysto po ludzku, nie tylko w życiu upominanego narobimy więcej szkód niż pożytku, ale też rozbijemy siebie. Jedyny w trzech osobach Boże, uczyń mnie grzesznika swoim narzędziem ewangelizacji. Uzdatnij mnie do napominania, skierowanego w sposób czysty ku Twojemu majestatowi, a upominanego obdarz swoją łaską, by w jego życiu nastąpił cud nawrócenia. Mój drogi słuchaczu, odwagi! To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz mi pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Bazylii Wielki, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.